Chwała najwyższemu Panu. Witajcie serdecznie w nowym 2022 roku. Myślę, że już żeśmy życzyli sobie wszystkiego, co najlepsze. Teraz tylko przyłożyć ręki i serca do tego, aby to się wszystko mogło spełnić. Natomiast teraz chciałbym, żebyśmy rozpoczęli nasze wspólne nabożeństwo, jak określamy ten czas, duchowy czas. Niech Duch Święty dotyka i przemawia do naszych serc. Tego wam życzę i sobie również. Zapraszam, Darku, ciebie do tego, abyśmy mogli usłyszeć przez twoje serce i usta naszego Pana. Będę się bardzo streszczał, ale nie wiem, czy dam, słuchajcie, radę tak ogarnąć, bo naprawdę zadziało się bardzo dużo fajnych rzeczy. Na początek chciałbym przeczytać jeden werset z listu do Rzymian, rozdział 8, a werset 29. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współdziału w naturze swego Syna, aby on był pierworodny pośród wielu braci. Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył. W innym miejscu z kolei czytamy, że zbawienie mamy z łaski. Jeszcze w innym miejscu w Biblii czytamy, że wiara pochodzi od Boga. I wiecie, jak się tak zaczniemy zastanawiać, kim my jesteśmy, i czytając list Jakuba, że nasze życie jest tak jakby parą na chwilę pojawiającą się i znikającą, to słuchajcie, naprawdę trzeba się grubo zastanowić, jaką my żeśmy otrzymali łaskę od Boga. To jest po prostu, słuchajcie, naprawdę coś niesamowitego. I teraz, słuchajcie, tydzień czasu temu, wiedząc, że miałem tam ułożonego sobie jakiegoś tego właśnie wstępniaka, ale przyszedł wtorek i ja nie wiedziałem, o czym ja będę. Absolutnie, słuchajcie, to wszystko odeszło. Zacząłem po prostu wołać do Ducha Świętego, Duch Święty, o czym ja mam mówić? Oczywiście podrzucił mi ten temat. Słuchajcie, i byliśmy, słuchajcie, o, ha, 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 chwała Bogu Najwyższemu, chwała. I wiecie, bardzo często teraz słyszymy o ekumenii, ale takiej ekumenii, wiecie, Kościół katolicki nawołuje do ekumenii z islamem i tak dalej. Wiecie, ja wczoraj stwierdziłem, że ta ekumenia to jest podróbka diabła. Bóg dba o swoją ekumenię. Słuchajcie, wczoraj byliśmy u naszych no, nowych braci, możemy powiedzieć, na grupie domowej. I po prostu, słuchajcie, tam, co tam się zadziało, to mi po prostu opadła pucha. Ja za nie mówiłem w pewnym momencie. Po pierwsze, słuchajcie, byli ludzie z Kościoła Zielonoświątkowego, z Kościoła Baptystycznego, z Świadków Jehowych, słuchajcie, z Kościoła Katolickiego. Bóg sam zadbał o to, ponad, można powiedzieć, na naturalny sposób, tak, połączył poza wszelkimi instytucjami ludzi. I mało tego, naprawdę, słuchajcie, Duch Święty się tam manifestował wczoraj. I co jest najlepsze? Jaki tam temat wystąpił? Słuchajcie, właśnie ten. Ten, o którym ja miałem mówić. Więc no powiem troszeczkę o tym.
Wiecie, Jezus przychodząc tutaj na ten świat i odchodząc zostawił nam dwa przykazania. Tak, że mamy z całego serca, z całych swoich myśli, ja po prostu kochać Boga i bliźniego swego jak siebie samego. Dał po prostu nam, można powiedzieć, no nie można powiedzieć, tylko dał nam przykazanie miłości. I wiecie, w Grece i w Biblii występują cztery odmiany tej miłości. Jest tak zwana miłość eros, stronge, fila i agape. My zajmiemy się dzisiaj przede wszystkim agape i troszeczkę tylko powiem o tej miłości eros. Więc przede wszystkim ta miłość, słuchajcie, agape jest wzorcem i niesamowitą rzeczą, która jest mocniejsza niż śmierć i jest słodsza od najlepszego miodu. Natomiast słuchajcie, to jest dla nas jakaś, można powiedzieć, wyżyna miłości, którą my często nie rozumiemy, nie potrafimy ogarnąć, ponieważ my żyjemy, można powiedzieć, tą miłością eros, a miłość eros jest miłością seksualną, zmysłową, romantyczną i warunkową, tak? Która no jest częścią miłości, jaką ludzie próbują ugrać po prostu coś dla siebie. Bo wiecie, kto buduje związek na tej miłości, takiej zmysłowej, ludzkiej, to ta miłość będzie po prostu iluzją i karykaturą. Tak? Więc nie dziwmy się, że wśród nas jest tyle rozwodów, rozwiązłości i zdrad. Eros gaśnie i osoba mówi, już cię nie kocham. Ale tam po prostu nie było miłości od początku. Jest to po prostu zwiewna uczuciowość, zmysłowość, namiętność, pożądanie, a przede wszystkim egoizm. Natomiast miłość, agape, nie ustaje, ale ona jest, można powiedzieć, nieznana większości. Ona jest pogardzana, ale ta miłość nigdy nie ustaje. I eros, miłość eros jest zarezerwowana dla małżeństwa, bo seks poza nią jest odejściem od po prostu Bożego wzorca. Teraz wielu ludzi bazuje na tej miłości eros. Eros wywodzi się od słowa erotyczny, erotyka. Z tym jest powiązana atrakcyjność ciała, czyli inna atrakcja cielesna, zmysłowa, przyziemna i światowa. Ktoś po prostu ma na przykład duże pieniądze, tak, i staje się atrakcyjny przez to dla kogoś i słyszy, kocham cię, ale tylko dla pieniędzy, prawda? Ale to jest właśnie, to nie jest prawdziwa miłość, tak? Ktoś jest na przykład piękny cieleśnie, druga osoba chce ją mieć, z tego względu mówi, kocham cię, ale to nie jest miłość, to jest po prostu czysty egoizm. I pożądliwość przy okazji, tak? Ktoś na przykład chce zdobyć, coś osiągnąć i mówi, kocham cię, ale tak naprawdę kocha tylko siebie ponad wszystko. I mówi puste słowa, aby po prostu osiągnąć cel. Czyż tak nie jest w naszym życiu? Jak spojrzymy na siebie? Ta miłość eros dziś mówi, kocham cię, a jutro mówi, nie kocham. Mówi tak, jak nie ustami, tylko po prostu swoimi uczynkami, swoim zachowaniem. Natomiast miłość agape poznaje się po uczynkach. Agape czyni, objawia się dobru Chrystusowemu, nie ustaje, nie przemija, nie jest zwiewna, nie jest warunkowa przede wszystkim. Dlatego mamy też nawet nakaz miłować naszych nieprzyjaciół. To już kiedyś żeśmy mówili, że jest bardzo trudne, ale mamy ten nakaz. I ta miłość, agape, jest wspaniała i ona jest też nadprzyrodzonym darem w Jezusie Chrystusie.
Przez wiarę, tak? Żywą wiarę w żywego naszego Zbawiciela. Ta miłość jest bezwarunkowa, ofiarna, nie czyni zła drugiemu człowiekowi. Ta miłość nie zdradza drugiego człowieka. Nie kłamie, nie okrada i nie bije. Nie wyzywa ani nie obraża nikogo. Nie szydzi i nie naśmiewa się. Ta miłość nie dopuszcza do cudzołóstwa. Nie porzuca, nie wyzyskuje, nie oszukuje, nie mści się, nie oczernia, nie zabija, nie gwałci, nie poniża, nie pyszni się i w żaden sposób nie wynosi się nad innych. Nie szuka u drugiego egoistycznych zysków. Przede wszystkim nie krzywdzi w żaden sposób drugiego człowieka i nie czyni zła drugiemu człowiekowi. Czym można powiedzieć jest zawarte całe prawo i prorocy. Bo Pismo mówi, nikomu nie bądźcie nic winni, oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Teraz ta miłość to jest pragnienie dobra dla innych, nawet właśnie dla wrogów, tak? Bo dobro jest ustalone przez Boga, więc ta miłość pragnie dobra dla innych również. To, co jest ta miłość, napomina też grzesznika, ale również pokazuje mu drogę przebaczenia. Uwalnia z niewoli grzechu, aby nie żył dla grzechu, bo zginie na wieki. Bo najwyższym dobrem dla nas to jest zbawienie i wieczność z Bogiem. Tak, przebaczenie grzechu w ofierze Jezusa Chrystusa i życie dla Niego w mocy Jego Ducha. Ta miłość, agape, pomaga również przez napomnienie i skarcenie grzechu. My często właśnie się tak, słuchajcie, odżegnujemy, że oceniasz i tak dalej. Nie. Często jest właśnie tak, że w miłości napominamy, tylko jesteśmy bardzo często ludźmi religijnymi i się obrażamy o to. I ta miłość ostrzega przed tym, co jest szkodliwe, niszczące, ale nie poklepuje grzesznika po plecach i milczy lub mówi, że wszystko jest dobrze. Ta miłość pochodzi z góry, od Boga Ojca i udzielana jest przez Wszechmogącego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana, przez wiarę w Niego. Ta miłość jest ofiarna, bezwarunkowa i bezgraniczna. Gdy chcemy poznać, czym jest prawdziwa miłość, to musimy spojrzeć na Ojca i na Syna Jezusa. Bo Pismo mówi, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. My poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma dla nas, bo Bóg jest miłością, tak? Kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Bóg jest miłością, agape. Słuchajcie, cóż to są za wielkie i głębokie słowa. Naprawdę one są, słuchajcie, niezgłębione przez nas. Ale oby Pan naprawdę odkrywał przed nami coraz większe poznanie i głębokości zrozumienia tej miłości i napełniania nas nią coraz obficiej. Bóg jest miłością. Cała Jego istota, wszystko, Jego działanie, zamiary są pełne miłości. Nawet, słuchajcie, gniew jest przepełniony miłością, bo Pan nienawidzi grzechu, buntowników i nie zostawi bezkarnie, aby dalej szydzili, aby czynili zło, wypaczali prawdę i przez to wszystko krzywdzili Jego lud, lud Boży i Jego uczniów. Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. Jest to w różnych filozofiach. Jest, gdzie Bóg to jest bezosobowa energia. Chociażby wczoraj się dowiedziałem, że właśnie u Świadków Jehowy
Duch Święty występuje jako bezosobowa energia. Tak? Dobrze? Chyba dobrze. I nie wiem, nie mnie osądzać. Nie? I wiecie, ale prawdziwy Bóg jest osobowy i dał się poznać w Synu i przez Syna Jezusa Chrystusa. Lecz wiecie, gdy my się rodzimy, my nie posiadamy tej miłości. Człowiek upadły ma miłość eros. Ma tą miłość po prostu coś za coś. I jej po prostu, ją trzeba nabyć, dostać od Boga, ponieważ ona jest takim samym darem jak zbawienie. Tak? Ona jest nadnaturalnym darem. Gdy człowiek otrzymuje dar Ducha Świętego, gdy przez wiarę w sercu wierzy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, a potem poszedł na krzyż za grzechy wszystkich, tym tego człowieka i wyznał go swoim Panem. Wtedy możemy to otrzymać. I agapę jest na zewnątrz. Musimy ją dostać, aby ją mieć. Tak, i o tym między innymi mówi list do Rzymian 5:5, tak? Agapę to nie są hormony, ale nadprzyrodzony charakter, chrystusowy dar. Agape objawia się po prostu w czynach. To nie są puste słowa i zwiewne emocje. Przez to się objawiła miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował, posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za grzechy. O tym mówi list Jana, tak? W 4 rozdziale 9-10. I ta prawdziwa miłość, ona jest ofiarna. Jest gotowa poświęcić siebie dla dobra drugiego. Dla Ojca nie było i nie będzie nic silniejszego jak Jego Syn, a nasz Pan Jezus Chrystus. A jednak to posłał, aby On nas uratował. Natomiast Jezus chętnie się zgodził, bo też nas miłuje. Konkretne czyny, a nie zwiewny i zwodniczy emocjonalizm miłości mogą i towarzyszą emocje, ale nie one decydują. Nie one są wyznacznikiem i siłą napędową tej miłości agape. Gdy Jezus przyszedł na ratunek, gdy z miłości wziął sąd nad grzechem na siebie, to nie byliśmy ani dobrzy, ani sprawiedliwi, ale byliśmy bezbożni i wrodzy wobec Boga. I w liście do Rzymian 5, wersety 6-10, a w wersecie 8 mamy właśnie dowód miłości. Pismo mówi tak. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, a we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. I ta miłość jest bezwarunkowa. Bóg nie mówi do nas, zróbcie to, zróbcie tak, a wtedy ja i mój Syn okażemy wam miłość. Ta miłość jest bezwarunkowa, nie przedstawia żadnych warunków wstępnych. Ona nie mówi, bądź dla mnie dobry, bądź miły, pomocny, to ja będę kochał Ciebie. Agape kocha nawet złych, niewdzięcznych, wrogo nastawionych. Pragnie dla nich dobra, czyni im dobro Chrystusowe i modli się za nich. Czy mamy to w życiu? Zastanówmy się. Miłość agape jest bezinteresowna. Ona nie pyta, co będę miał w zamian. Agape nie oczekuje profitów, zysków. Jest po prostu nastawiona na dawanie, nie na branie.
Agape pragnie dobra innych. Ofiarnie poszukuje tego, co najlepsze dla drugiej osoby, a więc przede wszystkim jej wieczności, zbawienia, a jeśli może i jest to konieczne, to i przy ziemnych sprawach pomaga. Agape przykładowo przekłada dobro innych nad własne. To przekłada się nad uczynki Chrystusowe. To nie jest jak w świecie, aby mi było dobrze, nawet kosztem drugiego człowieka, aby mi było lżej, choćby miało to obciążyć drugiego, aby mi się powodziło, choćby druga osoba ucierpiała lub straciła. Ale tak często właśnie jest w świecie. Ale agape ma odwrotne tendencje. Agape nie idzie po trupach do celu. Agape nie rani, nie krzywdzi, ale chodzi w prawdzie, świętości i czystych intencjach i w Chrystusowym dobru. Ta miłość nie ma końca. To mnie po prostu, słuchajcie, wczoraj rozwaliło. Jak sobie uświadomiłem, jak brat powiedział, że my stąpamy zaledwie mikronem jego miłości, ona jest nieskończona. Gdzie już doznając tego mikrona, można powiedzieć, tej miłości, w jakich uniesieniach potrafimy być. A ona jest nieskończona. To jest po prostu coś niesamowitego. I tej miłości nie da się kupić, nie da się na nią zapracować. Tak samo jest jak ze zbawieniem. Nie da się go kupić. Nie da się zapracować na nie. Ono, jak i miłość, jest za darmo, przez łaskę. My możemy przyjąć zbawienie i miłość agape przez wiarę, albo po prostu nią podeptać. Taką możliwość też mamy. Zbawionym można być już dzisiaj. Nie potrzeba ludzi i ich organizacji. To diabeł zniewala religiami, organizacjami, ludźmi, ale zbawienie i miłość agape są w zmartwychwstałym Panu. Są za darmo i oferowane przez wiarę, a nie przez religijne czyny. Zarówno katolikom, muzułmanom należy mówić prawdę, że katolikom, że potrzebują prawdziwej Ewangelii, a nie zwodniczej Ewangelii sakramentów. Natomiast muzułmanom przyjęcia ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Syna, którego oni odrzucają i depczą Jego zbawczą ofiarę. Ludziom trzeba mówić po prostu prawdę, ale w szacunku i łagodności. To jest miłość. Natomiast to, co wcześniej mówiłem, te ekumeniczne działania, to jest po prostu zwiedzenie, diabelska tolerancja kłamstw. Bo jak ktoś mi mówi, słuchajcie, Bóg, nasz Bóg, taki sam jak Bóg z islamu, który każe zabijać, to coś jest nie tak. Nasz Bóg jest miłością. I dla mnie nie ma znaczenia, czy ktoś się wywodzi z islamu, czy ktoś jest Indianinem, czy ktoś jest czarny, żółty, ślepy, nie wiem, głupi, ale jeżeli jest w Chrystusie, każde stworzenie, nawet jak nie jest, i tak powinniśmy miłować. Bo to nasz Pan, Twórca, powołał do życia każdego z nas. I ta miłość przejawia się w posłuszeństwie, przestrzeganiu przykazań, które zawierają się w dwóch przykazaniach tych miłości, o których wcześniej mówiłem, tak? To mamy w drugim Jana 1:6, a na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według jego przykazań. I wiecie, my musimy też patrzeć na Golgotę i widzieć niezmierzoną miłość Boga, co powinno nas po prostu zachęcić do odwzajemnienia tej miłości. To prowadzi nas do posłuszeństwa, a więc przestrzegania przykazań. Bo Pan udziela ducha i widzimy coraz lepiej Bożą miłość. I to powinno być siłą, i o to powinniśmy zabiegać i prosić.
Bo gdy my miłujemy, dlaczego my miłujemy? Ponieważ On pierwszy nas umiłował. Tak, potem poznaliśmy miłość Boga, że On oddał za nas swoje życie. My również, mówi, powinniśmy oddawać życie za braci. I ta miłość jest większa, słuchajcie, od wiary i nadziei. O tym mówi nam list do Koryntian 13:13. I wczoraj, będąc, słuchajcie, ja doświadczyłem takiej miłości. Miłości Chrystusowej, Kościoła naprawdę Chrystusowego. Ponad jakimikolwiek, słuchajcie, denominacjami, instytucjami. Mało tego, słuchajcie, pamiętacie, jak kiedyś mówiłem, budujemy tutaj Kościół, że musimy się szkolić, tak? Bo jak przyjdą ludzie, to my nie ogarniemy. Wiecie, co Bóg robi? Co ja wczoraj zauważyłem? On wyciąga ludzi z tych organizacji wszystkich, oni są już przygotowani. On nie wyciąga, wyciąga też i zwykłych, ale słuchajcie, on wyciąga ludzi, którzy w tamtych organizacjach byli kimś, którzy mają poznanie, tak, w tej chwili Boga i oni są przygotowani do prowadzenia. Bóg sam o to dba. To jest po prostu coś niesamowitego. Wiecie, ja już tutaj mówiłem, ale po prostu mi wczoraj puła opadła, bo ja, słuchajcie, nie jestem też długo nawróconym, tak? Raptem 4 lata. Ale powiem wam, że takie modlitwy z ust chociażby byłych świadków Jehowych, ja wam, słuchajcie, wszystkim nam życzę, żebyśmy my takie modlitwy do Boga wznosili. Ja się potrafię postawić, słuchajcie, w miejsce po prostu ludzi, którzy wyszli z Kościoła katolickiego. Wiem, co to znaczy wyrzec przykładowo się Maryi. Ja wiem, co to znaczy dla nich, tak? Potrafię się postawić w sytuacji, żeby uwielbiać po prostu tak Jezusa. To jest po prostu coś niesamowitego. Mi po prostu upuła, ja się zacząłem modlić i w pewnym momencie, słuchajcie, mówię tak, nie, no, Panie Boże, brak mi słów. Nie potrafię wyrazić tej wdzięczności słowami. Po prostu tylko stwierdziłem, że Panie Boże, Ty wiesz, co ja mam na sercu. To wszystko. To jest naprawdę takie, wiecie, słuchajcie, świeże świadectwo i życzę wszystkim, słuchajcie, tej miłości, abyśmy do tego dążyli, abyśmy byli jednością ponad wszelkimi podziałami. Słuchajcie. Dziękuję. Przepraszam, że trochę więcej czasu zająłem, ale no, tak to wszystko się poskładało. Chwała Panu. Uwielbimy Boga teraz. Powstańmy, bracia i siostry. Będziemy śpiewać, grać, klaskać na chwałę naszemu Panu. On zwyciężył. Amen. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej.
Wstydźmy czasy, królem królów jest. Jezus zwyciężył i każdy o tym wie, że szatan pokonany. Jezus złamał śmierć i moc, Jezus jest Panem. O halleluja, powietrzmy czasy, królem królów jest. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, tylko Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. On jest Panem ziemi tej. Halleluja, 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 halleluja. Pańskich bram sercem pełnym wdzięczności, żyj do Pana z pieśnią chwał. Błogosław Mu i dziękuj wciąż, głośno raduj się, od zbawienia nasz oskar. Wejdź do Pańskich bram, wejdź do Pańskich bram sercem pełnym wdzięczności, żyj do Pana z pieśnią chwał. Błogosław Mu i dziękuj wciąż, głośno raduj się, od zbawienia naszą skałą. Pan nasz dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Pan nasz dobry jest, Jego łaska na wieki trwa. Pan nasz dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Pan nasz dobry jest, Jego łaska na wieki trwa. Wejdź do Pańskich bram sercem pełnym wdzięczności, przyjdź do Pana z pieśnią chwał. Błogosław Mu i dziękuj wciąż, głośno raduj się, od zbawienia naszą skałą. Pan nasz dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Pan nasz dobry jest, Jego łaska na wieki. Będzie na wieki, Pan nasz dobry jest, Jego łaska na wieki trwa, Jego łaska na wieki trwa, Jego łaska na wieki trwa. Serce me, ręce moje weź, chcę w miłości.
miłości Twej. Znów zanurzyć się, nawet kiedy nie mam sił, chcę wielbić. Nawet kiedy trudno mi, chcę wielbić. Nawet kiedy brak mi słów, chcę żyć jeszcze głośniej, wielbiąc Cię. Tylko Ciebie wielbić chcę. Tylko Ciebie wielbić chcę. Tylko Ciebie wielbić chcę. Weź to może łez, cały ciężar weź, mocno trzymaj mnie, przyjdź znów w łasce swej. Nawet gdy przegrywam bój, chcę wielbić. Nawet kiedy czuję ból, chcę wielbić. Kiedy nie ma sensu już mój śpiew, jeszcze głośniej śpiewać chcę. Tylko Ciebie wielbić 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 chcę. Ciebie chcę.
ogniem płonie mój duch. Czas na ziemi skończy się, będę głośniej wielbić Cię. Tylko Ciebie wielbić chcę. Tylko Ciebie wielbić chcę. Thank you.
aż atmosfera zmienia się. Bo Duch Pana z nami tutaj jest. Wszystko wokół mówi, że to Duch Pana z nami tutaj jest. Już atmosfera zmienia się. Bo Duch Pana z nami tutaj jest. Wszystko wokół mówi, że Duch Pana z nami tutaj jest. Pokaż nam Twoją moc, z serca wlej miłość Twą. Przychodzimy tu dziś, by w miłości Twej być. Niech nas wypełnia. Wszystko wokół mówi, że to Duch Pana z nami tutaj jest. Pokaż nam Twoją moc, serca wlej miłość Twą. Niech nas wypełnia. Przychodzimy tu dziś, by
Dziękujemy Ci, Panie, że Ty obdarzyłeś nas swoją cudowną miłością, miłością agapę, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty nie patrzysz, Panie, na to, jacy jesteśmy, Panie. Ty nie patrzysz na to, jacy byliśmy. Ale Ty, Panie, okazałeś swoją miłość, oddając swoje życie za każdego z nas. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Nadal nimi jesteśmy, Panie, a każdego dnia możemy widzieć świadectwa Twojej łaski, Twojego miłosierdzia. Dziękuję Tobie za to. Dziękuję Ci, Jezu. Chcę błogosławić Ciebie i oddawać Tobie chwałę. Ty jesteś naszym umiłowanym Ojcem. Nasz Ojcze niebieski, święcie imię Twe, Twe królestwo niech przyjdzie, Twa wola spełni się. Nasz Ojcze niebieski, święcie imię Twe, Twe królestwo niech przyjdzie, Twa wola spełni się. Twe królestwo ziemię niech stąpi, niech stąpi. Twe królestwo na ziemię niech stąpi, niech stąpi. Ojcze niebieski, święcie imię Twe, Twe królestwo niech przyjdzie, Twa wola spełni się. Twe królestwo niech stąpi, niech stąpi.
Boże, nie ma słów, którymi moglibyśmy wyrazić Twoją chwałę, Twoją potęgę. Panie, Twoja łaska jest tak wielka. Jesteś cudownym Panem, cudownym Królem. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Chcemy uwielbiać Cię i oddawać Tobie chwałę z głębi naszych serc. Chcemy przyjść w uniżeniu przed Twój tron, przed Twoje oblicze i oddać Tobie pokłon. Ty jesteś Panem i Ty jesteś Królem, Jezu. Jeszua, to jest Jego imię. Zaśpiewajmy razem Jeszua. Jeszua. Twoja jest chwała, Twoja.
jest moc na wieki. Amen. Twoje słowo jest duchem i życiem. Chcę chłonąć Twojego słowa. Chcę chłonąć Twoje słowo. Chłonąć Twoje prawdy. Bo w tym jest duch i życie. W tym jest ożywienie. W tym jest tętniąca woda życia. W słowie Twoim. Duchu Twoim. Halleluja. Amen. Usiądźmy proszę. Wiecie, mamy dzisiaj pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Chcielibyśmy godnie spożyć ją, tak jak to czynili ci, którzy zostali w pierwszym rzędzie wywołani. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, zostawia nam taką relację od 42 wiersza. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości i mienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Amen. Drodzy, jest to piękna relacja tego, jak rodzi się i funkcjonuje Kościół Jezusa Chrystusa. Wiecie, Bóg ma swój plan, który rozpoczął, był tam jakiś środek i będzie zakończenie. I wiecie, wiele rzeczy, które widzimy na początku, będą miały, wierzę, odzwierciedlenie swoje w końcu. Bo Pan jest doskonały. I tak jak uczynił wszystko, tak w doskonały sposób też i to wszystko skończy. A tutaj mamy piękny opis tego, jak Kościół funkcjonował. Kościół
trwał w nauce, czyli w tej księdze. Wtedy nie było jeszcze księgi, były zwoje, które otwierano, czytano, ale też wierzę, apostołowie jako pierwsi świadkowie, ci najprzedniejsi nauk Jezusa, głosili to, co mówił Jezus i w cudowny sposób to przechodziło na innych. Gromadzili się też razem, byli wspólnie, tak? Trwali we wspólnocie, ale też w łamaniu chleba, też we wspólnych modlitwach. Dusze, jak czytamy, były ogarnięte bojaźnią. Tam dalej możemy czytać, że jednomyślnie też zgromadzali się w świątyni, a codziennie też, łamiąc chleb po domach, spożywali uczty, sycili się i to wszystko było na Bożą chwałę. Wiecie, nas jest tylu, niektóre domy ówczesne miały więcej domowników niż nas tutaj w tej chwili jeszcze jest, więc czujmy się uprzywilejowani taką domową, duchową atmosferą. Niech Pan porusza nasze serca, kiedy będziemy spożywać chleb, kiedy będziemy pić wino. Drodzy, to jest szczególna społeczność, bo to jest społeczność w Nim, społeczność z Nim, społeczność dla Niego. Zachęcam Was do tego, abyśmy powstali. Poproszę, Wiktorze, o pomoc. Apostoł Paweł tak zanotował. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co i wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał go i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. I my, kochani, podobnie uczynimy. Zniesiemy Tobie, Panie, a to dzieło, którego jesteś autorem, aby zjednoczyć wszystkich tych, których wybrałeś, Panie. Ja dziękuję Ci, Boże, za Twoje zbawienie, za wieczność w Twoim dziele jest. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty odważyłeś się stawić swoje honory, splendor, swoją królewską, by stać się człowiekiem i w ludzkiej postaci dać się ukrytować, być dziełem zbawienia dla każdego z nas. Dla święta nasze podobnie Pan Jezus wziął i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją.
Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Drodzy zgromadzeni, zachęcam wszystkich tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, do tego, abyśmy mogli spożyć chleb i uczestniczyć w pełni wieczerzy, pijąc wino. Płynie Tobie dziękczynienie, Tobie, Ojcze. Gdyby nie Twoja łaska, nie poznałbym Jezusa. Gdyby nie Twoja łaska, to w ogień pójść bym musiał. Gdyby nie Twoja łaska, nie miałbym dzisiaj życia, gdyby nie Twoja łaska. Ojcze, Ojcze, dziękczynienie serc naszych płynie Tobie, dziękczynienie Tobie, Ojcze, dziękczynienie serc naszych płynie Tobie, dziękczynienie Tobie, Ojcze. Gdyby nie Twoja łaska, nie poznałbym Jezusa. Gdyby nie
ogień pójść bym musiał, gdyby nie Twoja łaska. Nie miałbym dzisiaj życia, gdyby nie Twoja łaska. Ojcze, Ojcze, dziękczynię nie, serc naszych płynie Tobie. Dziękczynię nie, Tobie, Ojcze. Dziękczynię nie, serc naszych płynie Tobie. Dziękczynię nie, Tobie, Ojcze. No właśnie rozpoczęliśmy ostatnią śmitę. To jest takie siedmioletni biblijny okres, który Bóg zapowiedział swojemu wybranemu narodowi i sam tego przestrzega. Po niej Pan objawi swój pański dzień, jak czytamy w Jego Słowie. A rzeczy się dzieją. Narody są wzburzone, umierają też niewinni tego ludzie. Ale my, jako Kościół Jezusa Chrystusa, mamy jeszcze coś do zrobienia. Amen? I aby wykonać, to musimy być trzeźwi duchowo. Musimy być świadomi tego, co się dzieje, ale nade wszystko być świadomi Bożej woli, Bożego czasu, Bożego planu. Świadomi tego też, kim Bóg przez swojego Syna, przez Jezusa Chrystusa uczynił nas, swój umiłowany Kościół, swoją cudowną oblubienicę, a z osobna swoje dzieci. Dzisiaj będziemy czytać z takiej księgi, która jest gdzieś głęboko w Starym Testamencie. To jest księga proroka Habakuka. Habakuk to prorok, który wypowiadał słowo na długo przed narodzeniem się naszego Pana na ziemi. 620 lata przed narodzeniem się Jezusa. Przeczytajmy Księga proroka Habakuka, drugi rozdział, od 3 do 4 wiersza. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Co czytamy? No to, że Pan wyznacza czasy i już dawno objawił, że wyznaczył też ten czas, w którym przyszło nam być.
Bóg przestrzega tutaj swój lud, a pisze do wierzących. Do wierzących z Izraela i Kościoła. To widzenie, które otrzymał prorok, dotyczy takiego wyznaczonego na osi dziejów świata czasu. Czasu, który teraz właśnie się wypełnia. Słowo wypowiedziane przez Habakuka w trzecim wierszu ma utwierdzić prawdziwie wierzących, tych, którzy odważyli się zaufać Panu, a pozostawić wszystkie inne ufności tego świata, ludzkie ufności. Nawet jeżeli dla wielu jest to niewartościowe i mówią, że się odwleka wszystko i to zawsze tak mówili. Ale ty, droga siostro, drogi bracie, wyczekuj go, bo to Pan powiedział. Wszystko przygotował i Pan objawia i Pan wypełni. Ten wiersz w znacznej części cytowany jest też w Nowym Testamencie, nawet dwukrotnie. Wiecie gdzie? Przez apostoła Piotra między innymi. W bardzo znanej wypowiedzi Piotra o przyjściu Dnia Pańskiego. W tym miejscu, gdzie Piotr objawia, że będzie wielu szyderców umniejszających jego przyjście i drwiących z czasu jego przyjścia. W tym miejscu, gdzie objawia też, że tak jak było ze stworzeniem świata w 6 dni, a 7 dnia był odpoczynek, tak będzie z istnieniem tego świata, który trwać będzie 6000 lat, a potem 1000-letnie królestwo. Bo u Pana, apostoł Piotr mówi, jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat u Niego, jak u nas, 1000 lat u nas, jak jeden dzień u Niego. Dlatego ty bądź czujny. A otwórzmy to słowo na potwierdzenie. To jest 2 list Piotra, 3 rozdział i 9 wiersz przeczytamy. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Dlatego ty bądź czujny, bo Boża obietnica wypełni się. Wypełni się niezawodnie. A co to, co jest tą Bożą obietnicą, Bożą wizją dla Kościoła Jezusa Chrystusa w tym czasie? 4 wiersz, który żeśmy czytali. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Jeszcze raz zaznaczę, że prorok prorokuje do wierzących. Więc kim jest ten, którego nazywa człowiekiem niesprawiedliwym? To dobre pytanie. Kim są niesprawiedliwi ludzie, mimo że zostali przez Boga usprawiedliwieni? Tak na marginesie, nie uważam, że człowiek zbawiony jest zbawiony raz na zawsze, bo to jeszcze też to, co człowiek w swoim sercu czyni, jego postawa odgrywa znaczącą rolę.
A w pakiecie zbawienia jedną z fundamentalnych wartości jest sprawiedliwość. I trzeba od razu powiedzieć, że każdy nowo narodzający się w Panu otrzymuje włożoną jego sprawiedliwość, czyli jest usprawiedliwiony. Bóg niejako wkłada swoją sprawiedliwość, jak pisze Jeremiasz, możemy otworzyć 31 rozdział, chociaż to nie tylko to miejsce, ale otwórzmy Jeremiasza 31, 32, 33. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Jeremiasz mówi, że Bóg wkłada swoją sprawiedliwość w tych, którzy do Niego przychodzą. I wiecie, początek zawsze jest podniosły i cudowny. Ale co później robią niektórzy wierzący z Jego cudownym darem sprawiedliwości? Nie posługują się Nim? Nie poszukują Jego sprawiedliwości, nie czynią Bożej sprawiedliwości swoją sprawiedliwością. Wiedzą przecież, że Bóg ich usprawiedliwił, ale w realnym życiu posługują się własną, swoją sprawiedliwością. Po swojemu wymierzają sprawiedliwość w pracy, w sklepie, w swoim domu. W związku z tym posiadają jakby dwie sprawiedliwości. Jedną zabezpieczającą ich wieczność, jak sobie myślą, tą od Boga, i drugą do użytku tu i teraz. Wiecie, przed Bogiem to jest ohydą. Bóg nazywa takiego wierzącego człowiekiem niesprawiedliwym. A co mówi proroctwo? Że człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Nasz Bóg naprawdę jest mądry i wszechwiedzący. Wiecie, w zwykłych czasach tak zwanego pokoju najpewniej nic by się nie ujawniło. Tacy ludzie do swojej śmierci mogliby udawać. Chodzić na nabożeństwa, modlić się, robić wszystko, co się robi. Ale to proroctwo wypowiedziane jest na te czasy, w których żyjemy. Więc ludzie niesprawiedliwi nie zaznają w tych czasach spokoju swojej duszy. Oni ujawnią się tym, że będą posłuszni komuś innemu, porządkowi tego świata, nie zważając na to, co Bóg powiedział, na Bożą wolę i na Bożą prawdę. Aby mieć święty spokój, nie stracić ze swoich upodobań, ze swoich pożądliwości i imidżu przed światem, wyjazdu na zagraniczny urlop, a za chwilę może intratnej pracy, którą można by było stracić, utrzymania czy uczestniczenia w pełni życia w życiu społeczno-kulturalnym. Wiecie, są w stanie okaleczyć się aż do spowodowania śmierci. Są w stanie poddać się zmianie swojego DNA otrzymanego przez Stwórcę. A Pan Jezus powiedział, to jest zapisane w każdej z Ewangelii,
możemy otworzyć Ewangelię Marka, 8 rozdział, 35 do 7 wiersza. Kto bowiem chce zachować duszę swoją na tym świecie, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Widzicie, aby Boża sprawiedliwość stała się rzeczywistością w nas, w naszym życiu, to musimy z nią się po prostu zgodzić, szukać jej i tak naprawdę umiłować ją szczerze, tak, aby odważyć się nią żyć i postępować według jej standardów. Nawet jak miałoby to nas coś kosztować. Wiecie, Darek, on zrezygnował z zagranicznej renty. A i teraz musi każdego tygodnia nieźle zasuwać. Każdy z nas może ma jakieś świadectwo, co musiał zostawić. Co to kosztuje? Bo to będzie najpewniej kosztować. Sprawiedliwość była tematem nauczania apostoła Pawła. Pamiętacie obraz zbroi Bożej? Paweł apostoł pisze o pancerzu. Pancerz chroniący korpus to jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość ochrania korpus z wszystkimi ważnymi organami, a przede wszystkim sercem. Pancerz chronił przed wszelkimi próbami ataku na życie. A kto nie chodzi w pancerzu sprawiedliwości, wystawia swoje życie na ataki złego z zewnątrz. Serce jest nękane informacjami. Do tej pory aż ulegnie, aż złamie się i wtedy przegrywa. A sprawiedliwość jest swego rodzaju systemem wartości, według którego żyjemy i według którego postępujemy. To on wyznacza, co i jak chcemy robić, jak myśleć, o czym, co czynić, na czym opierać też swoje bezpieczeństwo, czyli komu zaufać. To dlatego Bóg wzywa do szukania Jego sprawiedliwości. Pamiętacie ten wiersz? To mówi Jezus w kazaniu na górze, Mateusza 6,33. Mówi w ten sposób. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Bożej. Sprawiedliwości tego Królestwa, możemy powiedzieć, bo to są synonimy. A wszystko inne będzie się działo w twoim życiu. Bo sprawiedliwość jest jak kręgosłup naszego duchowego życia. Kto ma go i kto go kształtuje, to jest postawny i silny, jest mocny, jest wysoki i widzi i słyszy. Bo Pan wie, że kiedy
otwierasz, on wzywa do szukania, tak? I wtedy, kiedy przychodzisz i szukasz Jego Królestwa, Jego sprawiedliwości, to wtedy otwierasz swoje serce. Po prostu, szukając Jego sprawiedliwości, otwierasz serce. Wtedy zaczynasz automatycznie Jemu ufać i wierzyć w każde słowo, które On wypowiada. A co za tym idzie? Człowiek napełniony Jego sprawiedliwością i posiadający jeszcze Jego ducha szybko odkrywa przeciwnika. Szybko demaskuje fałsz, nieboże działanie. Człowiek sprawiedliwy poza tym jest stały, polegający na Bogu, ufający Mu wobec wszelkich wydarzeń, wszelkich sytuacji. Wiecie, jak rozpoczął się czas tej pandemii, tak to nazwę, na początku wielu wierzących ludzi cytowało Psalm 91, mówiący o pełnym zaufaniu Panu i o Jego ochronie, którą On zgotowuje tym, którzy Jemu ufają. Teraz, kiedy nieświadomi duchowo wierzący wybierają innego wybawcę od zarazy, dają się przez niego ratować, wszykując sobie truciznę, Psalm 91 nie jest już tak popularny. Ale ja go przeczytam. Przeczytajmy razem. Psalm 91. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000, a 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych, dlatego że Pan jest ucieczką Twoją. Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego, albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Będziesz stąpał po lwie i po żmii. Lwiątko i potwora rozdepczesz. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo zna imię moje. Wzywać mnie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i czcią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Sprawiedliwy pozostanie w ufności Panu. Nie przestraszy się, jak czytamy, strachu nocnego, strzały lecącej za dnia, zarazy, moru. Nie przelęknie go nawet, kiedy zobaczy wiele śmierci wokół siebie. Nie odwiedzie go nic od obietnic Pana,
i od Jego słowa, które On wypowiedział po to, żeby ono się zrealizowało. Bo przez to słowo Pan prowadzi, wyposaża, objawia i czyni nowe. A dlaczego człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy? Bo nic innego nie jest w stanie go uratować. Uratował go Bóg, ale on nie przyjął tego ratunku. Nie uwierzył w ten ratunek i znalazł innego wybawiciela, podpisując się pod jego sprawiedliwością, odbierającą mu tak naprawdę życie. Taki niesprawiedliwy wierzący ma świadomość Bożej drogi, ale dlatego, że wybrał światową drogę ratunku, to będzie go niepokoić i znajdzie się w takim, na takim rozdrożu, rozdźwięku. A poza tym, ta ludzka droga zawsze jest niepewną i zmienną, a trzecia dawka nie wystarczy. Bo człowiek niesprawiedliwy, czytamy, nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wiecie, wiara zawsze się podobała Bogu. Nie wiem, jak wy czytacie Boże Słowo, ale lubię czytać te wszystkie przekazy, które mówią o wierze ludzi przez Boga naznaczonych, bo Bóg zawsze cieszył się wiarą tych, których przywoływał do siebie, których naznaczał różnym powołaniem. Wiecie, w dzisiejszych czasach wiara, tak jak mówi Habakuk, będzie oznaczać życie. Wiara równa się życie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To znaczy swoje życie, siłę, pociechę i ochronę czerpać będzie z zaufania Panu, którego poznaje, którego słyszy, którego wręcz czuje w sobie. Wszędzie z Nim jest, prowadzi Go, podejmuje się wypełniania Jego słowa. Wiara w dzisiejszych czasach staje się Bożym narzędziem do tego, aby przeżyć i nie stracić tego, co najważniejsze, a dostąpić tego wszystkiego, co On obiecał. Otwórzmy list do Hebrajczyków, 10 rozdział. Dziesiąty rozdział od 37 do 39 wiersza przeczytamy. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. To jest to drugie miejsce, w którym jest zastosowane to słowo. Z trzeciego wiersza Habakuka. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Werset 38. Jeśli cofnie się sprawiedliwy w byciu sprawiedliwym, traci? Traci wszystko? Jeżeli sprawiedliwy przestanie żyć z wiary,
albo nigdy nie zaczął żyć z wiary, to Bóg nie będzie miał w nim upodobania, czytamy. To znaczy z 39 wiersza cofa się, a ten, kto się cofa, ginie. Sprawa jest bardzo poważna. Sam Jezus, odchodząc z tego świata, zapytał chyba retorycznie swoich zgromadzonych uczniów o jedno. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 18 rozdział. 18 rozdział i druga część 8 wiersza. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? A gdy sól zwietrzeje, brać ją wyrzucą? To Jezus powiedział? Ewangelia Mateusza. Kazanie na górze, 5 rozdział. Trzynasty wiersz. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. To samo możemy czytać u Łukasza w 14 rozdziale, 34, 35 wiersz. Wiecie, jeżeli sprawiedliwy nie utożsamia się ze sprawiedliwością swojego Pana, nie żyje w sprawiedliwości, nie rozmiłował się w jego ustawach, jak mówi psalmista w najdłuższym psalmie, czyli w jego sprawiedliwości się rozmiłował. Jeżeli się nie rozmiłował, to nie jest jego. Jezus przestrzegał, że nieużytecznego sługę wyrzuci precz. Coś mylę? Bo jest nieużyteczny. Nieużyteczny dla Pana swego i dla jego tysiącletniego królestwa. W związku z sytuacją na świecie trzeba powiedzieć, że kiedyś wielu wierzących mogło funkcjonować bez wiary. I nie mówię o wierze w istnienie Boga. Mówię o życiu w wierze. Ale dzisiaj mamy inny czas. Czas się zmienił. Żyjemy w ostatnich 7 latach. Teraz ludzie, którzy nie żyją z wiary, będą podejmować złe decyzje. Będą nie rozumieć ducha tego czasu. Oddadzą się dlatego systemowi tego świata, widząc ratunek w tym, co jest ich zagładą. A co mamy robić my jako Kościół Jezusa Chrystusa? Mamy być światłością. To mówi też Jezus. Kiedy mówił o soli, mówi dalej: wy jesteście światłością świata. Nie może ukryć się miasto położone na górze. Albo
nie zapalają świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Amen. Kościół Jezusa Chrystusa jest powołany do tego, aby w tych czasach być prawdziwie światłem dla tych, którzy szukają światłości. A wierzycie, że jest wielu tych, którzy szukają światłości? Jest wielu jeszcze tych, którzy będą zbawieni. I my jako Jego Kościół, jako Jego lud jesteśmy dokładnie postawieni na tym miejscu i wszędzie tam, gdzie funkcjonujemy, mieszkamy, poruszamy się, pracujemy, aby być światłością. Światłością dla tych, którzy mają się na nowo narodzić w Duchu Świętym. Pan, ja wierzę, ma swój lud i wywoła go rychło. Mamy być światłością dla tego świata, głosząc i demonstrując Ewangelię o Królestwie Bożym, o nadchodzącym Królestwie Bożym. To jest bardzo ważne, żebyśmy zwiastowali nadchodzące Królestwo Boże. Wiecie, takie z mojego życia. Tyle lat śpiewałem, czytałem. Przyjdź Królestwo Twoje. Dzisiaj nawet żeśmy śpiewali tą pieśń i nie jedną nawet. I tak myślałem, Królestwo Twoje to będzie pewnie tam gdzieś w niebie, ale też się rozpływałem w tych pieśniach i nie wiedziałem po prostu, tak naprawdę nie wiedziałem, o czym śpiewam. Wiecie, to co Bóg objawia, jest niesamowite. Przyjdź Twoje królowanie w tysiącletnim królestwie. Modląc się modlitwą pańską choćby, wypowiadając tą frazę przyjdź królestwo Twoje, modlisz się o to, aby rychło przyszło Jego królestwo. Bądź światłością dla tego świata, objawiającą przychodzące Królestwo Boże. A w jaki sposób? Głosząc prawdę Jego Ewangelii i demonstrując moc tej Ewangelii. Pan Jezus obdarzył nas swoją mocą. Jego autorytet jest z nami. Jego imię jest z nami. Dlatego mamy moc, aby przemawiać do tych, którzy mają uwierzyć. Pan będzie każdego z nas prowadził. Wierzycie w to? Drodzy, w tym czasie, w którym żyjemy, większość rzeczy będzie się działa przez wiarę. Ten, który nie zna głosu Pana, jak Pan Jezus mówi, nie jest mój. Bo moje owce mojego głosu słuchają i ja je znam i one mnie znają. Tak? Pan będzie przemawiał do Twojego i mojego serca i będzie nas prowadził,
będzie przekonywał nasze serca. Będziemy się przełamywać w wielu rzeczach. I to będzie tak w tym roku, jak i w kolejnych latach, które jeszcze Pan nam zostawił. Po co? Po to, aby demonstrować Jego przychodzące Królestwo Niebieskie. On będzie wysyłał Ciebie. Może jeszcze tam nigdy nie byłeś. On będzie gromadził tych, którzy jeszcze nie byli zgromadzeni, bo to jest Pan. I na Jego słowo, na Jego głos wszystko się dzieje. Tylko wiecie, Bóg tak to wszystko zaplanował, że potrzebuje, aby Jego głos dotknął Twojego serca i aby dokładnie to się stało przez to, że On dotknął Ciebie czy mnie i abyśmy mogli uczynić, co On powie. Niech tak się dzieje, drodzy bracia i siostry. W Chrystusie Jezusie jesteśmy, więc On nie jest daleko. Nie musimy Go wzywać z odległości. On jest w nas, tak naprawdę my jesteśmy w Nim zanurzeni, w Nim bezpieczni, w Nim wypełnieni sprawiedliwością Bożą. To w Nim się wszystko dzieje. Poza Nim, kto byłby tak głupi, żeby stawać poza Nim? Niesprawiedliwy chyba tylko. Ale ten, który jest w Panu, on będzie znał wartość bycia w Panu, bo będzie znał Pana, że jest wielki i że do Niego należy wszelka moc. Amen? Amen. Zawołajmy do Pana, powstańmy. Ojcze, dziękujemy Ci za to wszystko, co Ty przygotowałeś, Boże, dla swojego Kościoła. Boże, Ty wiesz najlepiej wszystko. My wiele rzeczy, Boże, chcemy wiedzieć, Panie, przez to, że Ty nam będziesz objawiał, Panie, i w ten sposób wypełniał nasze życie, Królu. Ja dziękuję Ci, Panie, za mądrość Twojego słowa, za moc, Panie, która płynie z Twojego przemawiania. Dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty jesteś tym, który jesteś. I poza Tobą nie ma innego Boga. Ja dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty potrafisz gromadzić swoich. I dziękuję Ci za to, że to jest dobry czas do tego, aby zostali zgromadzeni. Niech Tobie, Boże, będzie w tym chwała. Chcemy powierzać siebie, Panie. Ja chcę powierzyć swoje i serce, i moje ręce, moje usta, moje życie, abyś Ty, Panie, je używał. Abyś użył mnie, Panie, tam, gdzie chcesz i w jaki sposób chcesz. Panie, proszę Ciebie o każdego mojego brata, moją siostrę, o tych, którzy tutaj jesteśmy też, Panie. Przemawiaj do nas, abyśmy prawdziwie wiedzieli, z kim jesteśmy i w kim jesteśmy i mogli z odwagą stawać przy Twojej woli, przy Twoich planach i przy Twojej, Boże, wspaniałej łasce, która, Panie, wszędzie nas uzdolni, wszędzie nas wyposaży i poprowadzi.
Dziękuję Ci, Boże, za Twoją cudowną łaskę. Bądź wywyższony, Panie. Amen. Amen. Drodzy, zaśpiewajmy pieśń. W trakcie tej pieśni będziemy zbierać kolektę. Uwielbijmy Pana też tym, co pozwala nam mieć, posiadać. Bram z sercem pełnym wdzięczności, przyjdź do Pana z pieśnią chwał. Błogosław Mu i dziękuj wciąż, głośno raduj się, bo zbawienia naszą skałą. Wejdź do Pańskich bram z sercem pełnym. Przyjdź do Pana z pieśnią chwał. Błogosław Mu i dziękuj wciąż. Głośno raduj się, bo zbawienia naszą skałą. Pan nasz dobry jest, Jego łaska trwać będzie na wieki. Pan nasz dobry jest, Jego łaska na wieki.